Cześć. Jak tam u Was? U mnie spoko. Generalnie chciałem Wam dzisiaj tak troszeczkę z Wami porozmawiać. Jak to w każdym filmie, gdzie mnie nie ma bardzo długo i postanowiłem, że przydadzą się znowu jakieś tam pewne zmiany, coś tam, coś tam. Myślałem o nowym kanale, tak w ogóle. Wiecie? Pomyślałem sobie o nowym kanale i. Twierdzę, iż mogłoby to wypalić pod takim względem, że zmieniałbym zmieniłbym format moich komentarzy. Do co drugiego filmu bym zapraszał jakieś osoby, które by się wypowiedziały na jakiś tam dany temat. No Załóżmy na przykład, niebawem pojawi się film o podręczniku do historii teraźniejszości, tak? No i w tym filmie wypowie się na jeden z tych drastycznych tematów w tej książce z tych drastycznych fragmentów bardziej w tej książce poja pojawi się wypowie się na, na jeden z tych tematów, jedna osóbka dalej, myślałem o powrocie yy, 20 lat minęło i będę chciał to realizować w formie rozmowy Podcastu bardziej i taką moją pierwszą, takim moim pierwszym gościem jeszcze nie zdradzę. Jest to w fazie przygotowań, że tak powiem, ale myślę, że 20 lat minęło. Na pewno wróci jeszcze w tym miesiącu. Mam pewne, pewne osoby już wybrane. Na razie są to 4 osoby. Mam nadzieję, że przynajmniej 3 osoby z nich to potwierdzą, bo. Nie wiadomo, jak to z tą jedną osobą będzie, tak. Na pewno, jedna osoba, do której się dograłem do filmu, się zgodzi w najbliższym czasie, więc myślę, że. w poniedziałek? W poniedziałek będę z nim nagrywał 20 lat minęło. I tak sobie myślę, że to może już być na nowym. nowy kanał. Bo czemu nie? go sobie tak z dupy powiedziałem, nie? To znaczy nowy kanał na pewno się przyda, tak? 7 lat robię na tym kanale dużo rzeczy. Był rap, była muzyka, co? Był rap, były gry, było, były vlogi, było komentary Nic z tego nie wypaliło oprócz muzyki i komentarzy. Nie oszukujmy się. Więc stwierdzam, że w tym przypadku Nowy kanał na pewno się przyda Tylko czy Robić zarazem 20 lat i komentary Na jednym kanale czy faktycznie 20 lat na nowym kanale Zrobić a komentary po prostu cisnąć tutaj Niemniej ukrywam że Jeśli by tak się stanęło że nowy kanał by szybciej się wybił Wybił no to, to znaczy szybciej by zdobył 1000 subów niż tamten tak Bo Nie oszukujmy się ja na tym kanale robiłem bardzo dużo ruchów, które nie były w pewnych momentach przemyślane, tak? Czyli na przykład, czyli na przykład, no nie wiem, było sub za sub w latach 2016-2018, chyba jeszcze nawet, tak? Gdzieś tam yy, ocenianie kanałów, przez co wzrosło mi w pewnym momencie 200 subów w górę, tak? Robienie komentarzy sprawiło głównie to, że dziś mam. 1000 subów i staram się wygenerować sobie 5000, tysięcy... nie, 4000 godzin, żeby zarabiać na tym kanale. Jeśli fakt, faktem będę zarabiał na tym kanale, no to będzie fajnie. Jak, jak sobie wyrobię więcej godzin na drugim kanale, który w przyszłości mógłby być tym głównym, tak? No to wtedy okej okay. To wtedy na niego przejdę już nawet z komentarzy. Boli mnie to, że będę musiał zamknąć w przyszłości ten kanał i przenieść się na inny kanał. No ale no takie są czasy, że jeśli nie dopielęgnujesz jednego kanału, to on w pewnym momencie zacznie upadać. Ale jeśli będziesz pielęgnował ten kanał i robił jeden ten sam content, no to wtedy już będzie to jakoś tam prosperowało, tak? Myślałem też nad vlogami, ale nie mam kamery. Więc. Yy, więc troszeczkę ciężko jest yy, mi cokolwiek na temat vlogów powiedzieć. Myślę, że od przyszłego miesiąca już tak zacznę z tymi vlogami cisnąć. Bardzo. Ale to bardzo bym chciał. Co będzie dalej? Nie wiem. Ale uważam, że tak. Tak na dobrą. Na dobrą sprawę. Nowy kanał się przyda. Na kanale gamingowym nie robię gier, aczkolwiek obiecywałem Minecrafta um... wiele rzeczy by się przydało, tak? Jakby. Uważam, że jest dużo rzeczy do naprawienia i Powrót formatu 20 lat minęło byłoby spoko właśnie pod względem takiej rozmowy, gdzie uszykowałbym, nie wiem, pięć, y, pięć książek, co ja gadam. Na przykład dwie książki wydane w danym miesiącu, y, dwie gry, dwie, dwa filmy i dwa albumy muzyczne danego jakiegoś tam zespołu artysty, tak. I to by, byśmy wszystko omówili po prostu w jednym, w jednym filmie. Załóżmy, nie wiem, mamy teraz wrzesień. No to na miesiąc wrzesień by było coś tam, tak? I tak raz w miesiącu byśmy, byśmy sobie omawiali taki, taki temacik. Jest to jeszcze do przemyślenia. Ja będę jeszcze na dniach gadał sobie z moimi kolegami odnośnie tego, czy ja mam coś jeszcze do powiedzenia. Matura poprawkowa była łatwiejsza, na pewno bo poprawki zawsze są łatwiejsze, więc więc nie ukrywajmy, że teraz matmami mi pójdzie spoko troszeczkę też fakt, faktem zaniedbałem ten kanał, no bo praca jak nie ma pracy, no to, to, to nie ma pracy no. jak jest praca, no to człowiekowi się nawet nie chce nagrywać na YouTube, ale staram się jak na jak, jak staram się ze wszystkich swoich sił, aby aby ten kanał jakoś działał w większym czy mniejszym stopniu. I zrobiłbym taki malutki eksperyment. Ten film pojawi się na dwóch kanałach. Na tym głównym i na tym nowym, który chciałbym, żeby w przyszłości był główny. No i teraz tak. Na, na tym głównym kanale nie dam żadnego linku. Na ten drugi kanał dam link tam odnośnik do wszędzie, w ogóle sraty taty, nie? Więc zobaczymy jaki ruch będzie na tym nowym kanale, a jaki ruch będzie na głównym kanale. Ruchu nie będzie żadnego, nie oszukujmy się, nic. Tyle ode mnie. Dziękuję wam za uwagę. Kilka słów takich. Myślę parafialnych. No i co? I wszystkim tym, którzy się uczą, życzę szczęśliwego nowego roku szkolnego, abyście mieli dobre oceny, aby ci, którzy przystępują w tym roku do egzaminu ósmoklasisty i do egzaminów maturalnych zdali je, oraz studentom życzę wszystkiego dobrego, aby pozdawali swoje egzaminy w czerwcu, w lipcu. Cześć!